Na czym polegała moc Kościoła pierwszych wieków? A dlaczego dzisiaj Kościół okazuje taką słabość w porównaniu? Co w pierwszym chrześcijanom dawało taką siłę? Wiemy, że pierwsi chrześcijanie przeżywali swoją wiarę w Jezusa Chrystusa nieraz pośród całego mnóstwa przeciwności i szykan. Jeśli ktoś był na przykład w Rzymie, widział katakumby rzymskie, ten podziemny świat umarłych, robi wrażenie tam schodzić. Wyżłobione w ziemi korytarze, w których chowano zmarłych, i tam pierwsi chrześcijanie gromadzili się, żeby celebrować mszę świętą, Eucharystię, w nocy. Nie tylko dlatego, że był kalendarz dziesięciodniowy i chrześcijańska nasza niedziela przypadała jako w normalny dzień pracy, ale także z tego powodu, że coraz wybuchały różne szykany, prześladowania. I chrześcijanie byli w świecie pogańskim. Przypomnę, że świat pogański to nie jest świat ateistyczny, tylko to jest świat religijny, gdzie jest bardzo dużo kultów, bardzo dużo religijności przeróżnego rodzaju, misteriów. Jest mnóstwo bóstw. Chrześcijanie natomiast, nie chcąc oddawać czci kultu tym bóstwom, byli oskarżani o ateizm. To jest ciekawe. I dlatego też często służyli jako kozioł ofiarny. Jeśli gdzieś wylewała rzeka, jeśli gdzieś dochodziło do podtopienia miasta, wioski, albo gdzieś na przykład słynna wielka armia Cesarstwa Rzymskiego ponosiła klęskę, szukano wtedy przyczyny. Człowiek poganin, religijny, zaraz się zastanawia, ciekawe, jakie bóstwo zostało doprowadzone do furii. Ktoś obraził naszego Boga, nasze bożki, i dlatego od razu szukano winnego. I często odium nienawiści padało na chrześcijan. Dlaczego? Bo oni się byli inni. A jeszcze w dodatku byli uznawani za ateistów, więc wiadomo, mamy odpowiedzialnego. Przychodziły szykany, prześladowania, na przykład konfiskata mienia, albo niebezpieczeństwo utraty pracy, utraty dobrego imienia. A nieraz świat pogański słynął z tego, że się organizowało igrzyska, widowiska, spektakle. Bo trzeba człowieka zająć. Im więcej pogaństwa, im więcej także polityki w życiu, tym bardziej trzeba ludziom przykuć uwagę, zwrócić uwagę na coś innego. Żeby nie pyskowali, żeby nie robili manifestacji, żeby nie patrzyli nam na ręce, no to im zorganizujmy jakiegoś Big Brothera, zorganizujmy im jakiś inny wielki spektakl. Organizowano na swój sposób. Organizowano na przykład rzucanie ludzi dzikim zwierzętom na pożarcie. I na to przychodzili Rzymianie, kupowali bilety. To był spektakl, podczas którego przeżywano adrenalinę. Albo na przykład w Koloseum rzymskie, z którego zostały tylko fragmenty. On nieraz, Koloseum służyło jako wielki teatr, teatrum, które było wypełniane wodą i organizowano na oczach ludzi walki morskie. Gdzie ludzie na oczach widowni tonęli. To nie były triki, to była prawda. I im więcej krwi, im więcej cierpienia, im więcej śmierci, tym większa adrenalina, tym większe poczucie ryzyka. Coś bardzo podniecającego. Chrześcijanie byli poddawani takim praktykom. Przeżywali swoją wiarę w trudnych okolicznościach, ale jaka to była wiara? Ilu było świadków fantastycznych? Ludzi, rodziców, którzy przekazywali swoją wiarę faktami. Nie tylko teorią, nie tylko słowami. Ludzi, którzy ryzykowali swoją skórą, żeby przyznawać się do Jezusa Chrystusa. Są świadectwa, które mówią, że kiedy próbowano szykanować chrześcijan gromadzących się na sprawowanie liturgii zmartwychwstałego, Eucharystia, domyślamy się, to oni nie chcieli pójść do domu, nie chcieli się rozproszyć. Mimo gruźb szykan, oni mówili, bez Eucharystii żyć nie możemy. Byli gotowi nawet cierpieć. Dla Jezusa Chrystusa. Kto dawał im tę siłę, tę odwagę? Tę odwagę do tego, żeby życie było jednoznaczne, koherentne, żeby się nie rozpołowiło. Że jedną drogą płynie Pan Jezus, paciorek, rekolekcje, spowiedź, a drugą drogą inną płynie moje życie, moje zarabianie pieniędzy, wydawanie pieniędzy, układanie sobie relacji z drugim człowiekiem, miłość, seksualność i tak dalej. I często nie ma żadnego wpływu jedno na drugie, nie ma żadnego związku. Skąd pochodziła ta moc
Kościoła pierwotnego. A skąd bierze się dzisiaj słabość w nas, chrześcijanach? To taka skłonność do tego, żeby z góry zrezygnować. Nieraz od razu wywiesić białą flagę, od razu się poddać. Powiedzieć, to nie dla mnie, ja się nie nadaję. Nie jestem święty. I okazuje się, na przykład w 1953 roku pojawił się taki artykuł w Polsce w Tygodniku Powszechnym napisany przez niejakiego księdza Karola Wojtyłę, który dopiero co wrócił z rekonesansu po Francji. Tam jego biskup, arcybiskup Baziak z Krakowa wysłał go, 32-letniego księdza młodego, żeby przyjrzał się pewnemu niepokojącemu, dziwnemu zjawisku. Mianowicie, że ludzie, robotnicy zwłaszcza, odrywają się od Kościoła. I to było bardzo niepokojące, trudne, dlatego że ci ludzie, którzy mają trudne życie, zostają często wykorzystywani przez właścicieli fabryk, zmuszani do pracowania po godzinie, źle opłacani, źle także ubezpieczeni społecznie, żyjący nieraz w stłoczonych blokowiskach, bez odpowiednich także warunków higienicznych, warunków do przyjęcia dziecka, do wychowania dzieci. Tych ludzi, w których domach często brakowało ojców, bo ojcowie musieli cały czas pracować, coraz więcej. Właśnie ci ludzie, którzy mieli jak najbardziej potrzebę znaleźć oparcie w Kościele, ci ludzie się oddalają. Jaki jest powód, że tych ludzi potem przychodzą zagospodarować prelegenci marksistowscy? Ksiądz Karol Wojtyła wrócił do Polski i z przekonaniem wypisał ten artykuł. I w tym artykule powiedział, siłą Kościoła pierwszych wieków było dostęp do pewnego źródła, do pewnej studni. Oni mieli pewne źródło, z którego mogli czerpać, byli podłączeni do tego źródła. I tym źródłem jest Pascha, chrześcijańska Pascha, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. My dzisiaj mamy trudność z tym, dlatego że my myślimy, że zmartwychwstanie to jest pojęcie teologiczne. Jakiś taki szyld Kościoła katolickiego, który może się już przestarzał, nie wiadomo o co chodzi. Mamy kłopot ze zmartwychwstaniem, dlatego że myślimy, że to jest taka pewna teoria. Jasne, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy właściwie nie wiadomo, gdzie jest prawda. Znika prawda. Kiedy Jan Paweł II napisał encyklikę Veritatis Splendor, w której dopuścił się wielkopomnej tezy, powiedział, prawda istnieje, jest jedna, to zaczęli kontestować go jak tylko możliwe. I właściwie jeden z nielicznych, który brał wtedy Jana Pawła II w obronę, na poziomie oczywiście uniwersytetów, areopagu współczesnego, to był Leszek Kołakowski. Profesor, który był jeden z najlepszych specjalistów od marksizmu. Nie? I profesor Kołakowski mówił, gdyby nie Jan Paweł II, gdyby nie Kościół katolicki, Europa by dawno już zwariowała. Oczywiście można zwariować, żyjąc w świecie opinii. Benedykt XVI głosi Ewangelię w Watykanie, przepowiada Chrystusa. Słyszymy potem w informacjach, w wiadomościach, że Benedykt XVI wyraził opinię na temat eutanazji, czy na temat panie sakramentalnej i tak dalej. Ale jakiś inny profesor socjologii wyraził inną opinię. Jakiś inny dziennikarz czy dziennikarka wyraziła inną opinię. I teraz człowieku żyj. Żyjesz pośród opinii. Kto teraz zadecyduje o tym, gdzie jest prawda? Robimy referendum? Kierujemy się większością? Dzisiaj referendum przechyli się na jedną stronę, jutro na inną. Zależy od różnych czynników klimatycznych. Także to życie bezprawdy w świecie poglądów, hipotez, opinii powoduje dzisiaj, że my też nie mamy jasnego teraz wyobrażenia na temat Pana Jezusa także. Ja na przykład kiedyś zwróciłem uwagę, dlaczego Ewangelie wszystkie są napisane z takim naciskiem, jeśli chodzi o fakty. Podawanie faktów, osób, świadków. Takie okoliczności nieraz, które wydawałoby się nie miałyby wielkiego znaczenia dla, powiedzmy, duchowości samej. Dlaczego? Dlatego, że w Kościele, w tych czasach, kiedy pojawiała się Ewangelia, były czasy podobne jak dzisiaj. Taki właśnie konglomerat różnych prądów, różnych opinii, gnoza także. Budowanie, mnożenie hipotez bez dbałości o podstawy faktyczne, teorie. Teorie, najważniejsze, żeby to ładnie wyglądało, żeby to miało pozór duchowości. I na przykład w tamtych czasach
No, podejrzewano na przykład, że Jezus Chrystus wcale nie umarł na krzyżu, tylko uległ letargowi, a potem się przebudził. I jakie zmartwychwstanie? Apostołowie sobie wyśnili taką rzecz. Albo były teorie, które mówiły, że Jezus z Nazaretu to jest jedna postać, a ten, który został ukrzyżowany w Jerozolimie Jeszua, to jest inna postać. Dlatego też, a co robią ewangeliści? Ewangeliści przetaczają fakty i pokazują, że pod krzyżem Jezusa Chrystusa stoi matka Jezusa z Nazaretu i jej siostra, i jego rodzina. To znaczy, że to jest ta sama postać, ten sam nauczyciel z Galilei, który głosił kazanie na górze, mówił o miłości nieprzyjaciela, wygłaszał błogosławieństwa, to jest właśnie ten sam, który umarł na krzyżu. Myśmy go widzieli. Widzieliśmy tego żołnierza, który przebił mu bok, wypłynęła krew i woda. Myśmy brali udział w jego pogrzebie. Myśmy widzieli, jak został pochowany, złożony do grobu. I myśmy go widzieli zmartwychwstałego. Jezus Chrystus po zmartwychwstaniu nie pojawia się w postaci duchowej. Przychodzi ze swoim ciałem. I także pokazuje swoje rany chwalebne, które zostały. To jestem ja. Jestem ten sam. Jezus Nazaretu, który okazał się Synem Boga. Jest ktoś, kto wrócił z cmentarza. Że zmartwychwstanie to nie jest takie pojęcie. To jest fakt. Ktoś otworzył grób, pokonał śmierć, zniszczył ją i wchodzi w kontakt z nami, z tobą i ze mną. Siła Kościoła pierwotnego polegała na tym, że Kościół pierwotny przeżywał na serio, realnie spotkanie z kimś, kto zmartwychwstał. To było spotkanie osobowe. I to do tego spotkania osobowego dochodziło nie tylko jeden raz, wtedy, kiedy Jezus w ogrodzie pokazał się Marii Magdalenie i uczniom, ale przeżywali to na nowo. I do tego spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem, który wnosił nowe życie w egzystencję kobiet i mężczyzn, wtedy miejscem tego spotkania była Pascha. Pascha, która stała się punktem odniesienia do całego roku. Do wszystkich doświadczeń życiowych. Pascha, kto przeżył Paschę, miał Paschę wpisaną w siebie. Pascha była przeżywana jako Wielka Noc. My dzisiaj mamy trudności zrozumieć Wielką Noc, skoro Wielką Noc obchodzi się w sobotę i lecimy z koszykami, żeby poświęcić jajka, a potem w niedzielę lecimy na 6 rano, jeszcze jeśli mamy tę tradycję, żeby przejść się w procesji. Najczęściej to taka jest, nieraz to jest nudna procesja. Nie? Ja sobie nieraz wymarzyłem, że gdybym był proboszczem, to bym w nocy zrobił sztuczne ognie i petardy i pobudził wszystkich. Bo jest to Wielka Noc, to w nocy się wydarza, że Jezus Chrystus z ciemności i z mroku, ze śmierci wydobywany jest do życia. Z jakiego mroku, z jakiej śmierci, z jakiego grobu? Tego, który jest we mnie, z mojej śmierci, z tych wszystkich miejsc poranionych, które mi się wydają bez sensu, z mojego poczucia niższości, z mojego niedowartościowania, z mojego grzechu, z mojego egoizmu, z mojej rany. Zmartwychwstaje nowe życie. No, Chrystus, który jest Synem Boga, który przychodzi zatriumfować nad moim lękiem, zmienić moje ograniczenia, dać mi nowy oddech, nowego ducha. I dlatego też na przykład ksiądz Karol Wojtyła w 1953 roku, mówiąc o potrzebie powrotu do źródeł, odkrycia na nowo tej studni życiodajnej, mówił o tym, że potrzebujemy wrócić także do celebrowania nocy paschalnej. Odkryć tę noc największą. Wejść w noc, żeby spotkać światło. Wejść w śmierć, żeby doświadczyć życia. I jesteśmy teraz pokoleniem, które pomału zaczyna przeżywać ten powrót do źródeł. Oczywiście my jesteśmy dopiero w trakcie. Ksiądz Karol Wojtyła wtedy, kiedy pisał, to było 54 lata temu, ten artykuł, mówił, ja tego nie pamiętam, jeszcze wtedy nie istniałem, ale być może ktoś starszy tutaj pamięta. Była liturgia Wielką Sobotę rano, potem jeszcze była adoracja Pana Jezusa w grobie, a potem w niedzielę rano przychodzili na rezurekcję. Co się stało? To jest u nas taki zwyczaj w Polsce. Co się stało? Prawdopodobnie, niektórzy mówią, liturgia paschalna, która była celebrowana w nocy, rozpołowiła się. Zwłaszcza w czasie zaborów. Kiedy była godzina policyjna i kiedy nie dało się zapewnić bezpieczeństwa na drogach, na ulicach. Część przesunęła się na sobotę, część przesunęła się na niedzielę. Poranek jest najbezpieczniejszy. Noc jest niebezpieczna.
I teraz jest bardzo trudno, żeby to mogło się zejść razem. Żebyśmy mogli mieć cudowną możliwość spotkania Chrystusa Zmartwychwstałego. Ja jako chłopak pamiętam dziecko, jak byłem jeszcze ministrantem, chodziłem do mojej parafii na Wigilię Paschalną, to ja miałem niezły szkopuł teologiczny wtedy. W moim mózgu 7-8-letnim. No bo Wigilia Paschalna już wtedy zawędrowała na wieczór, ale zaczynała się o 6 wieczór. Kiedy jeszcze było jasne słońce nieraz. Zaczynaliśmy procesję, było słońce, kościół nie był zaciemniony i ona trwała powiedzmy 1,5 godziny. W czasie tej Wigilii Paschalnej już było Alleluja śpiewane. Już słuchałem o zmartwychwstaniu Chrystusa. A potem ta liturgia się kończyła, proboszcz wychodził w komrze i zapraszał do adoracji Pana Jezusa w grobie. Kto chce, to może jeszcze sobie pójść poadorować Pana Jezusa w grobie. I ja nijak mi się to nie mieściło. Moje pojęcia teologiczne uległy wtedy zaburzeniu. Ale potem zrozumiałem, że to jest pewien obraz naszego życia, że kiedy Chrystus jest ogłoszony jako zmartwychwstały, my Go wolimy leżącego w grobie. Nieraz. My Go wolimy martwego. Takiego, który nie pojawi się, nie przejdzie, nic nie będzie zmieniał. Tacy jesteśmy nieraz. Mamy ogromne aspiracje i pragnienia, żeby coś się zmieniło w moim życiu. Ale kiedy Bóg tego posłucha i kiedy zaczyna zabierać się za nas, protestujemy natychmiast. Boimy się zmian. Boimy się wtargnięcia kogoś nowego. Boimy się. Ale Jezus Chrystus używa ogromnej delikatności także i pomału prowadzi nas w tę stronę. To są źródła, które potrzebuje odkryć Kościół, ale każdy z nas... Chrześcijan, ludzi, którzy jesteśmy w Kościele, potrzebujemy sami też odkryć, dotrzeć do tych źródeł, do tej studni, żeby spotkać Jezusa Chrystusa osobowo, osobiście, intymnie. Moja, ja i ty, relacja z Nim. Inaczej wiara stanie się albo tylko jednym wielkim nie wolno, czyli samymi tylko przepisami. Nieraz nie znosimy chrześcijaństwa. Dlaczego? Bo nam się wydaje, że to jest jedno wielkie nie wolno. Wszystkiego, czego nie wolno? Wszystkiego nie wolno. Najlepiej w ten sposób, nie? I cokolwiek byśmy próbowali w życiu zakosztować, mamy stresa wielkiego, bo być może już przekroczyliśmy granicę. Nie wolno. Proszę księdza, jak długo można się z dziewczyną całować, żeby nie zgrzeszyć? Nie? Albo jak długo można na dziewczynę się gapić? I w których okolicach? Nie? Żeby jeszcze nie popaść w stan niełaski. No, nieraz w ten sposób przeżywamy naszą wiarę. Albo jakąś filozofię życia, jakąś receptę. Nie? Jesteśmy nieraz niezadowoleni, bo przyjdziemy do księdza, postawimy go przed jakimś problemem i potem nie usatysfakcjonował nas, bo nam nie wypisał recepty. Bo najlepiej by było, gdyby, tak jak Naaman, nie? Gdyby tam ksiądz nam powiedział, wiesz, tu masz taką maść, nacieraj się wieczorem, nie? Jedna zdrowaś Mario przedtem, druga potem. Na koniec dołóż do tego litanie, to powinno pomóc. No, nieraz wolelibyśmy w ten sposób, ale Jezus Chrystus nie jest taki banalny. Nie jest. Jemu nie chodzi o krótkotrwałe efekty. Jemu także nie chodzi o takie krótkie spotkanie z Nim. On chce wejść w nasze życie. On na nas patrzy z zainteresowaniem, z miłością. Nie wiem, czy czasami myśleliście o tym, że Chrystus patrzy na mnie z miłością. Jemu na mnie zależy i czeka na nas. W następnym fragmencie wracamy do Ewangelii z dnia, w którym rekolekcje były głoszone, do Ewangelii o Samarytance. Ewangelia świętego Jana, można sobie sięgnąć, przeczytać o tym. W tym fragmencie będzie mówił ksiądz Robert. Dzisiaj mieliśmy piękne Ewangelie. Pojawia się studnia. I Jezus siada przy tej studni. Kiedy? O godzinie 6:00, mówi Biblia. To jest sposób liczenia czasu palestyńskiego. Dzień zaczyna się o 6:00 rano. I potem zaczyna się liczyć. Godzina 3:00 to jest nasza 9:00. Godzina 6:00 to jest nasze południe. Mówi Pismo Święte, że Jezus umarł na krzyżu około godziny 9:00, czyli o 3:00 po południu. Czyli koło południa Jezus Chrystus siada sobie przy studni i wie, że za chwilę przyjdzie do Niego kobieta. Samarytanka wie. Ona tu codziennie przychodzi i On na nią czeka. Przy studni. To jest koło południa. Południe jest takim miejscem, taką porą dnia, jeśli ktoś rano wystartował w życie. Przychodzi moment pewnego znużenia, pewnego odrętwienia. To nie tylko w ciągu dnia. Jest taka właśnie pokusa południowego zatrzymania się,
wstrzymania aktywności. W życiu tak samo przychodzi taka pokusa. Taka pokusa południa. Jest taki demon południowy, możemy powiedzieć, który zaczyna dotykać małżeństwa. Niektórzy mówią, on gdzieś zaczyna dotykać małżeństwo po 7 latach. Oczywiście, to każdy ma swoją własną miarkę, ale przychodzi pewna rutyna, pewne znużenie. Już te wszystkie dowcipy zostały opowiedziane, już wszystkie gagi zostały użyte. Już właściwie żeście się zdemaskowali, jeśli chodzi praktyki psychospołecznego wpływania na siebie. I już przychodzi pewne znużenie, zwątpienie. No już nawet jest nudne to spieranie się o to, do której mamy pojedziemy w niedzielę. Nie? I może być takie dreptanie w miejscu. Księża też, w życiu kapłańskim też przychodzi taki moment na pewne znużenie, pewna rutyna. Zaczyna być już wszystko to samo. Tak samo smakować. Już idziesz, ale nie poruszasz się dalej naprzód. Już cię niewiele inspiruje. Jest taki czas, pokusa wtedy, żeby się zatrzymać. Żeby nie iść dalej. Jezus właśnie o tej porze tam czeka na Samarytankę. To jest pewne też niebezpieczeństwo rekolekcji. Bo my dzisiaj powiemy sobie bye bye i ktoś sobie pomyśli, no to w takim razie, ale się nasyciłem tutaj, nie nagadali mi, takie ucho mam czerwone tutaj tych rekolekcji, no to dobrze. Mam tyle tego Jezusa dostałem, że teraz wystarczy mi. Wystarczy, teraz już się zatrzymam, nie? Musi być wszystko porcjowane, nie można przesadzać. Najważniejsze, żeby w życiu było soft i light. Byle tylko nie przesadzać. No ale Jezus Chrystus wie o tym. Wie, że możemy w ten sposób się zachować. Że jutro się obudzimy i powiemy, no już jutro, już dzisiaj nie muszę iść do kościoła, już dzisiaj nie muszę myśleć o tych sprawach, to wszystko zostało. No może jeszcze 3 dni będziemy myśleć, nie? Zostanie nam jakiś aforyzm w głowie, jakiś przykład, jakiś dowcip, nie? Zostanie nam w głowie to, obok kogo siedziałam w kościele, nie? Może jakaś nowa znajomość, ale potem się znowu wyśpiechta. Wrócimy do swojego tak zwanego życia i można zapomnieć. Pokusa połowiczności. Urwać w połowie. Coś bardzo niesatysfakcjonującego. To jest coś takiego, jak rozgrzebiesz studia i ich nie skończysz. Rozgrzebiesz pracę magisterską i nie dojdziesz do końca. Zaczynasz nową relację i potem to się gdzieś przerywa. Zostaje niesatysfakcja. My potrzebujemy pewnej całości, domknięcia wszystkiego. I dlatego Jezus Chrystus pojawia się, czeka w miejscu naszego zniechęcenia. On wie, w którym miejscu, gdzie na nas czekać. Wie, gdzie my tracimy ducha. Wie, gdzie nam, w którym miejscu nam brakuje odwagi. W którym miejscu możemy powiedzieć sobie, dosyć, wystarczy. I czeka. Przy studni. Studnia jest ogromnie ważna. W całej historii Izraela najważniejsze wydarzenia dzieją się wokół studni. Także nie przez przypadek Ewangelia mówi, to była studnia Jakuba. I zobaczcie, co my właściwie robimy w czasie tych rekolekcji. Zaczynamy kopać studnie, zaczynamy szukać dostępu do wody. Być może ktoś znajduje się tutaj bardzo wyczerpany, bardzo suchy, ma ogromne pragnienie czegoś, czego w życiu sam nie może osiągnąć. Jesteś już zmęczony tą gonitwą szczurów, to codzienne ubieranie się w garnitur z krawatem, to odgrywanie kogoś innego niż jesteś, to nieustannie udawanie bardziej kompetentnego niż jesteś, to nieustanne wymagania, które sobie wzajemnie stawiamy. Jesteśmy tym zmęczeni. Jesteśmy zmęczeni tym, że ciągle musimy kalkulować, liczyć pieniądze. Ktoś ma długi, nie potrafi z nich wyjść. Brak perspektyw. Być może ktoś czuje się także poddenerwowany tym, dlaczego mam uciekać do Irlandii albo do Szkocji, żeby sobie życie budować. Dlaczego? Jest wiele naszych pragnień zostało sfrustrowanych. Jesteśmy jak ta Samarytanka, przychodzimy z czerpakiem i szukamy wody, gdzie się da. Ciekawe, gdzie znajdujesz wodę na twoje pragnienia, na twoje najgłębsze łaknienia życia? Gdzie? Idziemy z tym czerpakiem i trochę uznania od kogoś. I trochę komplementu od kogoś, nie? Trochę seksu, trochę przyjemności, trochę zjeść dobrze, lepiej, nie? Jakieś zabezpieczenie na przyszłość, ładny wygląd. Chodzimy z tym czerpakiem, tak jak ta kobieta. Jezus Chrystus mówi... Daj mi pić. Patrzy na nas też i mówi, daj mi pić. Co Jezus chce ode mnie?
Czego Jezus Chrystus pragnie ode mnie? Daj mi, zwróć na mnie uwagę, kochaj mnie. Zobacz, że jestem. Jezus umierając na krzyżu będzie mówił, pragnę, pragnę. Patrząc na tych, którzy Go obserwują, na nas. I mówi, gdybyś znała, o gdybyś znała dar Boży, gdybyś wiedziała, kto Ci mówi, daj mi się napić. Prosiłabyś Go o inną wodę, wodę żywą i On by Ci ją dał. A skąd weźmiesz, Panie, tej wody? Ty nie masz czerpaka. Jezus nie ma czerpaka. A ona ma. No i toczy się dialog dalej. Mówi Jezus Chrystus, zaczyna jej obiecywać nową wodę. Czym jest ta nowa woda, która już nie będzie wodą na jeden dzień, na dwa dni, ale stanie się źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu? Jezus nie obiecuje nam 5 minut szczęścia. Nie obiecuje nam rozwiązania jednego problemu dnia ulgi, 3 dni ulgi. Obiecuje nam coś bardzo głębokiego i na całe życie. Nie da Ci wodę, da Ci źródło. Da nam źródło. Źródło. Ducha Świętego. Swoje własne życie, które się nie będzie wyczerpywało. Studnia jest bardzo, bardzo ważnym miejscem w historii Izraela. Dlaczego? Bo przy studni dochodzi do najlepszych spotkań. Tam się ludzie zakochują. Tam się ludzie poznają i tam zaczynają się związki małżeńskie. Na przykład Mojżesz poznaje swoją przyszłą żonę Ziforę przy studni. Izaak poznaje swoją przyszłą ukochaną Rebekę przy studni. Także Jakub jednego razu idzie szukać swojego przeznaczenia w życiu. Idzie, ruszył jak Adam w poszukiwaniu swojego zagubionego żebra. Idzie, szuka w różnych miejscach i nagle tam idzie, tam gdzie się znajdują wszyscy ludzie. Dochodzi do studni, ale studnie wtedy właśnie z tych względów bezpieczeństwa. Filistyni, którzy próbują zakopać studnię albo wrzucić coś paskudnego, żeby ludziom zepsuć wodę, były zabezpieczane ogromnym kamieniem, potężnym. To był taki kamień, że każdy nie mógł sobie otworzyć tę studnię i wejść. Trzeba było zgromadzić się razem. To też gwarantowało bezpieczeństwo, że nikt tam nie napsoci. Dlatego trzeba było jeden na drugiego poczekać. I Jakub usadowił się i czeka przy tej studni, aż ktoś inny przyjdzie. Inni pasterze i wtedy wezmą się w 4, 5, 6, zrobią 1, 2, idź! I już jest woda. I nagle widzi, przychodzi dziewczyna, piękna. Od razu mu poruszyło się serce. Są takie przypadki kliniczne, takie, że od razu widzisz i jest. To jest ta. I Jakub, kiedy zobaczył Rachelę, powiada Pismo Święte, doznał takiej siły, że wziął ten kamień i odwalił go sam. To jest biblijne pojęcie miłości. To jest potęga miłości, siła miłości. I zobaczcie, co się dzieje, kiedy Jezus Chrystus zostaje położony w grobie. Kiedy zostaje położony w grobie, zostanie zatoczony kamień. Na grobie spoczywa kamień. To nie jest tylko fakt, że został Jeszua uśmiercony. Nauczyciel z Nazaretu, ten, od którego żeśmy pili wodę codziennie. Został uśmiercony, zostało coś zaprzepaszczone, zniszczone. Jeszcze na naszej nadziei, na naszym oczekiwaniu został położony kamień. To zostało wszystko przywalone kamieniem. I kobiety po szabacie, kiedy idą, żeby dopełnić czynności pogrzebowych, bo nie zdążyły wszystkiego zrobić, namaścić ciała, owinąć je dobrze i tak dalej, martwią się, kto nam odsunie kamień, bo jest niedziela, poranek i martwią się, czy my znajdziemy tam kogoś, żeby nam pomógł. I dlatego dla nich szokiem jest, że w poranek wielkanocny podchodzą do grobu Jezusa i widzą kamień odsunięty. I dostęp do środka. Wchodzą do środka i tam, gdzie spodziewały się trupa, nie ma trupa. Są posłańcy w bieli, aniołowie, którzy mówią, szukacie umarłego, nie ma, zmartwychwstał, żyje. Idźcie powiedzieć to uczniom. Tam właśnie w tym miejscu, gdzie spodziewałem się śmierci, tam znalazłem życie. Jezus Chrystus zaczyna wchodzić w ich życie. Spotyka ich. To jest ta czwarta noc Paschy, którą się zanurzamy. Ta noc Paschy, która nam mówi, że Chrystus wygrał dla mnie życie. Że Chrystus wygrał dla mnie życie, które się nie kończy. Jaki kamień dzisiaj
spoczywa na Twoich nadziejach, aspiracjach, oczekiwaniach? Co wydaje Ci się dzisiaj, że w życiu jest niemożliwe do osiągnięcia? Nie masz absolutnie dostępu do tego. Nieraz spoczywa na nas taki kamień, jesteśmy tacy przygnieceni tym kamieniem. Tak można się do tego kamienia też przyzwyczaić, jak do niewoli. Że już pewne rzeczy się odcina w życiu. Wydaje się, że już to nie dla mnie, to nie dla mnie. Ta noc Paschy jest nocą miłości Boga. Miłości, która potrafi ten kamień odsunąć, odrzucić. I to, co było grobem, stanie się studnią. Stanie się źródłem życia. Na czym polega dzisiejszy problem? Dlaczego my nie mamy do tego dostępu? Dlaczego my nie potrafimy znaleźć tego źródła? Dlaczego nam nie pomagają dojść do tego źródła? Dlaczego nie jesteśmy paschalni? Dlaczego nie wyglądamy jak ludzie zmartwychwstania? Freud wyśmiewał się z katolików, bo mówił, oni wyglądają tak, jakby ich nikt nie ochrzcił. Tak mówił. Drwił sobie. Dzisiaj być może mamy pewien problem, dlatego że w chrześcijaństwie, to jest paradoks, zniknął Jezus Chrystus. Zniknęła osoba żywa, zmartwychwstałego. Bardzo często, jeśli jest przedstawiane chrześcijaństwo, to jest przedstawiane jako wzór, zbiór wartości. Chrześcijaństwo to jest walka o pokój, to jest solidarność, to jest budowanie pokoju międzynarodowego, to jest budowanie przyjaźni, to jest empatia. Najwspanialsze wartości, jakie chcemy, to jest nadzieja. To jest wiara w człowieka, w swoje własne siły, w przeznaczenie. To jest dobry los. Ale często nie ma Jezusa Chrystusa. Bardzo często ludzie, którzy występują w imieniu chrześcijaństwa, w imieniu Kościoła i mają pełne usta tych wartości, oni są często zapraszani na salony, oni są zapraszani do programów telewizyjnych. Dlaczego? Bo są bezpieczni. Bo nikomu, na nikim nie wywrą wrażenia. Ale zacznij mówić o Jezusie Chrystusie, wyłączą ci program. Idź na imprezę w piątek wieczór, w sobotę wieczór i zacznij mówić o Jezusie Chrystusie. Zaczyna być trudność. Często przyzwyczajamy się do takiego chrześcijaństwa, które jest tylko systemem wartości. Same wartości. Ja nieraz rozmawiam z dziećmi i dwa czy trzy tygodnie rozmawiałem z jedną dziewczynką, taką chyba 9 lat miała, i mówię, próbuję jej coś wyjaśnić i mówię, wiesz, bo w chrześcijaństwie najważniejsze jest, a ona mi przerywa, mówi, tak, przyjaźń. Najważniejszy jest Jezus Chrystus. Chrystus jest najważniejszy. Chrystus. Jeśli Chrystusa nie ma, jeśli nie widzisz w Twojej wierze Jezusa Chrystusa, co zostaje? Recepty na życie? Nowy pogląd? Nowa opinia ciekawa? Wartości nas nie zbawią. Wartości, owszem, są potrzebne, mogą ukierunkować życie, ale te same wartości są w ustach zielonych, ekologów, polityków, literatów, o tych samych wartościach się mówi. Na pewnym poziomie wartości możemy się spotkać. Niektórzy mówią, dzisiaj trzeba wyciągnąć pewną esencję ze wszystkich religii, opracować system uniwersalnych wartości. Ale jak ja mogę się relacjonować, jaką relację mogę zbudować do wartości? Czy wartość mi pomoże wtedy, kiedy ja mam kryzys, kiedy ja mam depresję? Czy wartość mi pomoże wtedy, kiedy ja mam poczucie winy? Czy wartość mnie podźwignie z moich grzechów? Czy wartość mi przebaczy? Czy dla wartości warto oddać życie? Czy wartość można w życiu pokochać? Nie przytul się do wartości. Ożeń się z wartością. Nie da się. Dlatego Jezus Chrystus nie jest wartością, jest kimś o wiele większym. Jest osobą żywą, zmartwychwstałą. Był taki myśliciel, nazywał się Włodzimierz Sołowiow. On umarł w 1900 roku, a więc szmat czasu temu. Żył krótko, żył tylko 40 kilka lat, 45 lat. Ale to był niezwykły wizjoner, prawosławny, który miał w sercu ogromną wizję też zjednoczonego chrześcijaństwa. Bardzo cierpiał, że chrześcijaństwo jest podzielone na wschód i zachód. I jako prawosławny także bardzo szanował papieża i na przykład nieraz, jak widział księdza katolickiego, zatrzymywał się i poprosił go o błogosławieństwo. Jeden ksiądz katolicki się drapał w głowę, zastanawiał się, czy wolno mu, czy nie. Bo to przecież jest schizmatyk. Nie? Sołowiow miał inną wizję, inną wrażliwość. Miał ducha w sobie. Ale Sołowiow też zostawił pewną wizję, która nazywa się Krótka opowieść o antychryście. Jest to także po polsku. Robi wrażenie.
To było ponad 100 lat temu napisane. I Sołowiow mówił, pokazuje pewną wizję historii, pojawienie się Antychrysta. Nie wiem dlaczego to jest tak ważne, ale na przykład w zeszłym tygodniu skończyły się rekolekcje głoszone papieżowi. Głosił je kardynał Bifi z Bolonii i w ostatnim dniu rekolekcji całą katechezę wygłoszoną papieżowi Kurii Rzymskiej poświęcił właśnie postaci Antychrysta. Na przykład kardynał Józef Ratzinger na zakończenie roku jubileuszowego 2000 też, na spotkanie z ludźmi, którzy uczą religii, przekazują wiarę, katechetów, katechistów, też podjął postać Antychrysta. Antychryst to nie jest demon, to nie jest diabeł. Święty Jan mówi, Antychryst wyjdzie z nas, będzie jednym z nas i będzie zwodził ludzi, pojawi się na końcu czasów. I co się dzieje? Sołowiow mówi, że koniec XX wieku, ostatnie dziesięciolecie XX wieku, w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku Kościół przeżyje bardzo poważną próbę. Nie będzie to próba prześladowań, nie będzie to próba szykan, będzie to próba Antychrysta. I zaczyna rysować swoją wizję od tego, że pojawia się człowiek bardzo nowoczesny, bardzo wykształcony, wielki humanista, o wrażliwości ekologicznej. Człowiek przejęty budowaniem globalnego pokoju międzyludzkiego. Człowiek, który będzie mówił o braterstwie międzyludzkim, o pojednaniu. Będzie mówił o tym, że miłość w życiu jest najważniejsza. Będzie coraz bardziej zyskiwał w rankingach. I w pewnym momencie zostanie wybrany, uwaga, ponad 100 lat temu wizja, na prezydenta Stanów Zjednoczonych Europy. Sołowiow już przewiduje jednoczenie się Europy. I w pewnym momencie ten wielki humanista, pacyfista, ekolog, będzie próbował pomóc chrześcijanom, widząc, że chrześcijanie nie dają sobie rady, żeby się zjednoczyć. I on wtedy siłą swojego autorytetu, swojej dobroci, swojej filantropii jest przekonany o tym, że potrzeba pomagać ludziom, będzie próbował zwołać nowy sobór w Jerozolimie, żeby ich połączyć. W trakcie przemówienia większość przechodzi, na jego stronę zostaje tylko mała grupa katolików, protestantów i prawosławnych. I kiedy ten wielki humanista zwraca się do chrześcijan mówiąc, co mogę wam jeszcze dać? Czego jeszcze potrzebujecie? Proponuje katolikom wzmocnienie władzy papieskiej. Proponuje protestantom danie ogromnej ilości pieniędzy na wybudowanie nowego centrum studiów biblijnych. Proponuje prawosławnym także na zbudowanie wielkiego centrum duchowości archeologii chrześcijańskiej w Konstantynopolu. I w pewnym momencie odzywa się głowa prawosławia i papież także i mówią, daj nam to, czego najbardziej potrzebujemy. My w życiu najbardziej potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Daj nam Jezusa Chrystusa. I wtedy zmienia się twarz tego człowieka, bo on wszystko akceptuje w życiu z wyjątkiem tego jednego. Nie znosi, żeby być nawet porównany z Chrystusem. Antychryst to nie jest ten, to nie jest demon, który zwalcza publicznie Chrystusa. To jest ktoś, kto sobą próbuje Chrystusa zasłonić. Na mnie zrobiło ogromne wrażenie, kiedy kardynał Ratzinger w roku jubileuszowym mówił do nas mówił, i ty dając, będąc chrześcijaninem, czy głosząc nawet Ewangelię komuś drugiemu, czy przekazując katechizm, możesz być antychrystem dla drugiego. To znaczy, że zamiast pokazać Chrystusa, pokazujesz siebie. Przesłaniasz Chrystusa. Inni ludzie patrząc na ciebie nie widzą Chrystusa. Widzą, jaki on jest wspaniały, jaka ona jest wspaniała. Widzą nasze cnoty, widzą wartości. My mamy głowy napakowane wartościami. My wiemy, co w życiu należy robić, tylko nam to nie wychodzi. My potrzebujemy Jezusa Chrystusa. My potrzebujemy w Kościele, w chrześcijaństwie znaleźć Chrystusa. Potrzebujemy, że ktoś nas poprowadzi za rękę do Jezusa Chrystusa. Da nam dostęp do źródła, które stanie się źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Dla mnie będzie ogromną porażką osobistą, jeśli po takich rekolekcjach w świętej Annie, w których no, ja sobie pozwalam na robienie pajaca nawet tutaj, nie? Ale że licząc na to, że Jezus Chrystus do kogoś się zbliży, ktoś go na nowo rozpozna, ktoś się w nim zakocha.
Nawet jeśli różne rzeczy trudne słyszałeś tutaj na tych rekolekcjach, wymagające. Jest coś takiego w Kościele, że nawet jak się mówi o seksie, o pieniądzach, o złości, różnych problemach w życiu, jest coś takiego jak gradacja łaski. Co to znaczy? Że nawet jeśli dzisiaj nie potrafię, jeśli dzisiaj w jakiejś dziedzinie upadam, nie daję sobie rady, nie potrafię rozwiązać mojego życia, to możesz zrobić jedną rzecz. Z oczami utkwionymi w Chrystusa zaczynasz się do tego zbliżać. I doświadczasz, że to nie ty, dlatego że jesteś wspaniały. Potrafisz nie upadać swoją narzeczoną, potrafisz budować dobre życie chrześcijańskie w pracy, w stosunku do pieniędzy, w stosunku do twojej nerwowości i tak dalej. Nie, widzisz, że Jezus Chrystus poprzez fakt, że jest atrakcyjny, że się zbliża, że cię pociąga, zaczyna coś w tobie zmieniać. Chrystus dzisiaj przy tej studni Sychem, gdzie na nas czeka, w momencie naszej połowiczności, próbuje zrobić jedną rzecz. Próbuje się dostać do środka. Wstąpić w nasze wnętrze. Dojść do korzenia. Tam, gdzie my potrzebujemy najbardziej paschy. Tam, gdzie potrzebujemy zwycięstwa, zmartwychwstania Chrystusa. Bo zmartwychwstanie Chrystusa, jeśli się tylko ogranicza do czerwonej kartki w kalendarzu, nic nie znaczy. I pascha to może być także ciastko upieczone z sera białego. Znacie przepis, nie? Trochę rodzynek, trochę... To też może być pascha. Dzisiaj na przykład bardzo dużo się we Włoszech mówi, na przykład już się ogłasza, zapowiada weekend paschalny. Bo są kolejne 4 dni wolne. Można wyjechać w góry, a gdzie niegdzie jeszcze śnieg znaleźć. Pascha Jezusa Chrystusa. To jest to, co Chrystus chce naprawdę nam dzisiaj dać. Wejść w głąb. Nawiązać osobisty kontakt. Pozwolić, że ty zaczniesz na nowo to czuć. Zaczniesz mieć w sobie nadzieję. Będziesz szukał jego oczu. Będziesz szedł naprzód, widząc, że wzrasta w tobie nowa nadzieja, nowa jakość. Zaczniesz się modlić. Nie bój się zakochać w Jezusie Chrystusie. Nie bój się tego światła nowego, które się pojawia w życiu. Nawet dobrze jest, zbliżając się do Paschy, myśleć o tym, co jest w moim życiu takie najbardziej beznadziejne. Z czym sobie absolutnie nie daję rady. Bo właśnie w tym miejscu mojej kapitulacji, mojego fiaska największego, który w życiu odnoszę, obojętnie w jakiej to jest dziedzinie, w relacji z ojcem, w relacji z wrogiem, w relacji do mojej seksualności, do mojej tożsamości, do mojego charakteru, właśnie w tym miejscu Jezus Chrystus czeka, żeby dać nam źródło tryskające ku życiu wiecznemu. Głębokie doświadczenie. Świadectwo o tym, że Bóg nie jest teorią, nie jest abstrakcją. Jest żywą osobą, która cię kocha. Można się zakochać w Jezusie Chrystusie. Można budować nowe relacje małżeńskie. Relacje do drugiego człowieka w oparciu o Jezusa Chrystusa. Można. Prowadź mnie światło. Wzięliśmy sobie na motto tych rekolekcji początek modlitwy, którą napisał kardynał Newman. Newman, który w pewnym momencie jako duchowny kościoła anglikańskiego doszedł do takiego przekonania, że jego wiara zamieniła się tylko w same pojęcia. Potrafi operować pojęciami, ale to nic mu nie daje. Wiara sprowadzona do teorii, sama teoria. I w pewnym momencie zaczyna wtedy szukać, zaczyna dotykać czegoś bardzo głębokiego w sobie. On się na sobie zawodzi. Dotyka jakby dna swojej nędzy w życiu i zaczyna szukać. I odnajduje źródła żyjące Jezusa Chrystusa w Kościele Rzymskokatolickim. I zaczyna i pisze tą cudowną modlitwę. Prowadź mnie światło, swą błogą opieką, światło odwieczne. Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleki. Więc ty mnie prowadź. Nie proszę rajów odległych. Starczy promyczek dla jednego kroku. Nie zawsze tak się modliłem jak teraz. Światło odwieczne. Sam chciałem widzieć. Sam chciałem wybierać swą własną drogę. Pomimo trwogi łaknąłem barw świata. Ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata. Tyś zawsze trwało, gdym przez głuchą ciemność, przez bór, pustynię, błąkał się dumny.
Oczuwaj nade mną, aż świt odsłoni te drogie postacie, które mu kochał niegdyś, którym stracił. Mam nadzieję, że to, o czym mówił ksiądz Robert, jakoś porusza Państwa i będzie chociaż troszkę pomocne w otwieraniu się na spotkanie z Jezusem, który przychodzi, czego sobie i Państwu życzę. Thank you.